Dzisiaj chciałabym Ci pokazać nosidełko Kawka Handy. Nosidełko dla najmłodszych dzieci, ale jak widzisz, również starsze dzieci można swobodnie nosić. Jest ono skierowane dla dzieci do rozmiaru 104. Dlatego ja szybko włożyłam mojego syna. On nosi obecnie rozmiar 92. Nadal jest ono dla mnie komfortowe. Poły są tutaj z tyłu skrzyżowane. Ja tutaj mam pełen komfort, nic nie spada z ramion, a mój syn również jest w pełni otulony. Ja już lecę go wyjąć, pokażę Ci to nosidełko na sucho, jak wygląda pełna regulacja na lalce i zobaczysz, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie. Zapraszam Cię do oglądania. Teraz mój maluch śpi, więc mamy czas obejrzeć nosidełko, jak on wygląda i jak się będzie układało również na mniejszym dziecku. Mam w tym celu lalę. No i w ogóle jak wygląda tutaj regulacja nosidełka Kawka Handy. Zaczniemy jak zwykle od pasa biodrowego. Pas biodrowy jest bardzo fajnie wypełniony, ale zobacz, że jest bardzo miękki. Zwija się też do naprawdę małych rozmiarów. W ogóle całe nosidło, zobaczysz, jeżeli sobie chcesz zapakować. Bardzo kompaktowe, zmieści się no, nawet większej torebki, więc zajmuje mało miejsca, można je ze sobą wszędzie zabrać. Pas biodrowy, oprócz tego, że jest miękki, ma również tutaj regulację na rzep. Jest to takie innowacyjne nosidełko, w którym regulacja właśnie zarówno szerokości panelu, jak i jego wysokości jest właśnie zastosowana tutaj na tym pasie biodrowym. Polega to na tym, że mamy tutaj rzep. O. I to nie dość, że chodzi w tą stronę do środka. Tutaj już od razu panel zwężę. Zobacz, jak on się mocno tutaj zwęża. O. Malutkie dziecko można tutaj włożyć. I też na wysokość. Tak? Czyli tutaj macie właśnie to kółeczko. I jeżeli przeciągniemy sobie, ono tutaj bardzo fajnie chodzi. No i tutaj będzie się przesuwała ta falbanka. Im jest więcej tej falbanki, tym mniej materiału będzie przy kaczku dziecka. Oczywiście musicie zrobić to sobie z obu stron. No i wtedy musicie jeszcze tutaj zwrócić uwagę, żeby przepiąć również ten rzep środkowy. Żeby tutaj wszystko było równiutko. Ale zaraz Wam powiem, jak to sobie sprawdzić. Chodzi o to, że kiedy je sobie wyregulujecie, tutaj jest taka czerwona linia i ona powinna być po prostu tutaj cała prosta, tak? Nie, że z jednej strony wyżej, z drugiej niżej. No i w taki sposób właśnie wyregulujemy sobie to nosidełko, jeżeli chodzi o nóżki dziecka i karczek. I teraz tak. Mamy tutaj właśnie też panel, który otula nam maluszka i jest nosidełko hybrydowe, więc pasy naramienne są pasami wiązanymi. Zaraz pokażę, jak je zawiązać na lali. I jeszcze tak, w pasie biodrowym mamy tutaj możliwość regulacji panelu od rozmiaru 62 do 104. Czyli jest to nosidło, które wystarcza nam na cały okres noszenia. Możemy zacząć w nim nosić już najmniejsze dzieci. Jest to takie nosidło w razie W. Jeżeli z chustą Ci nie wyszło, nie jesteś przekonana do tego rozwiązania, nosidełko hybrydowe, w tym właśnie Kawka Handy, jest takim rozwiązaniem, które może tutaj Ci pomóc, jeżeli faktycznie ta potrzeba noszenia jest duża, bolą Cię ręce, boli Cię kręgosłup i szukasz czegoś do noszenia, no to faktycznie możesz zastanowić się nad Kawką Handy. Może to będzie właśnie rozwiązanie dla Was. Tutaj właśnie pasy są wiązane. Można je zarówno dopasować do mamy w rozmiarze XS, jak i do taty w XXL. Nawet jeżeli znacznie różnią się wzrostem, bardzo szybko podczas jednej wycieczki można je sobie dopasować, dlatego że tutaj mamy tylko pas biodrowy na klamerkę. No i jego sobie dopasowujemy do rodzica, no a pasy no to już dostosowujemy na bieżąco.
Co jest jeszcze ważne, to to, że jest tutaj właśnie tylko ta jedna klamra, więc jeżeli nie jesteś fanką plastiku, no to tutaj w zasadzie jest tylko ta jedna klamerka plastikowa, no a reszta tutaj to już jest materiał, więc pozbywamy się tutaj zbędnego plastiku. Sam pas zapinany jest tutaj zabezpieczony gąbką i zabezpieczenie jest dwustopniowe, ale nigdy nic się nie zdarzyło, nigdy mi się to nie wypięło, no i zawsze tutaj zabezpiecza to jeszcze ta gumka. Tak jak w przypadku kawki Multi Edge, również nie ma tutaj na pasie biodrowym kieszonki, w której mogłabyś sobie coś włożyć, ale możesz ją sobie dokupić dodatkowo. Jeżeli kupicie właśnie tą kawkę Handy, macie zawsze w zestawie kapturę i tak zwany chest belt, który możecie sobie potem zapinać z przodu przy noszeniu dziecka na plecach. Jest to takie też duże ułatwienie, jeżeli nosimy dziecko właśnie na plecach, bo na pewno się te pasy nie zsuwają, także firma wyszła tak naprzeciw rodzicom i właśnie taki chest belt dołącza do każdego nosidełka. Ja sobie teraz założę to nosidło, pokażę to na lalce, żebyś wiedziała, jak założyć je na swoim maluszku. Czyli tak. Mamy tutaj wyregulowane. Fabanka sobie tutaj wisi, ponieważ lala jest malutka. Zapinamy sobie pas, przekładając sobie tutaj przez gumkę i zapinamy. Jeżeli dziecko jest mniejsze, możesz zapiąć je sobie troszeczkę wyżej w talii. Taka sytuacja będzie również, kiedy będziesz sobie zarzucała dziecko na plecy, ale to już w późniejszym czasie. Jeżeli dziecko jest większe, załóż je tak właśnie jak powinno być, czyli w pasie biodrowym. I ja sobie teraz idę po mojego małego modela. Tak jak w przypadku chusty, kładziemy sobie dziecko na ramieniu takie do odbicia, wsuwamy do nosidełka i nakładamy sobie pasy. Sprawdzamy, czy właśnie jest tutaj materiał do kaczku, czy rączki są w symetrii i czy kolanka, właśnie tutaj panel jest od kolanka do kolanka. Jeżeli nie, no to sobie ten panel wtedy poszerzacie. Generalnie jest to nosidło dla dzieci od rozmiaru 62, więc naprawdę takich malutkich. I teraz ja się odwrócę, mam nadzieję, że wszystko będziecie słyszeć. Trzeba te pasy z tyłu skrzyżować. I zabieramy jedną, drugą i teraz tak, dociągamy tak, żebyście poczuły, że to nosidełko tak sobie właśnie fajnie siadło, że jest wygodne, żeby tutaj Wam się nic nie luzowało, żeby to było komfortowe. I teraz tak, w przypadku najmniejszych dzieci te poły przeprowadzamy pod nóżkami dziecka. No i wiążemy na węzeł podwójny albo na podwójny i kokardkę, żeby nic się pod nogami nie plątało. Sprawdzamy sobie tutaj symetrię i czy wszystko to wygląda ok. U nas jest ok. Jak widzisz, lala nosi rozmiar ubrania, tutaj nawet 56-62, więc jest naprawdę malutka. A w tym nosidełku układa się fajnie, więc jest to też takie dobre rozwiązanie dla drobnych dzieci i też dla drobnych rodziców. Dlatego, że tutaj te poły też nie spadają z ramion, z czym często mają problem małe, na przykład w rozmiarze XXS czy 34, że tutaj te poły właśnie się zsuwają. Tutaj przez to, że są one skrzyżowane, nie ma takiej opcji i też na pewno nie zabraknie regulacji właśnie tutaj na ramionach. Jeżeli chodzi właśnie o te paski, no dlatego, że tu po prostu ich nie ma. W przypadku większych dzieci, tak jak ja nosiłam mojego syna, spokojnie możesz to zrobić tak i poczujesz, że jest lepsze odciążenie. Oczywiście ja tutaj mówię o takich dzieciach 10 kg i plus. Możesz sobie te poły poprowadzić na nogach i pod nogami. Jeżeli wiążesz w chuście, jest to takie poprowadzenie nosidła jak w wiązaniu kieszonka. No i z tyłu wiążemy na dwa węzy. No i w tym momencie tutaj jest dobre podparcie, właśnie udek i jest to komfortowe też dla naszego
kręgosłupa. Faktycznie, jeżeli chcemy z niego korzystać aż do rozmiaru 104, no to musimy się liczyć z tym, że jednak ta waga dziecka będzie większa i wtedy możecie sobie spokojnie w taki sposób te pasy przewiązywać. Jest to nosidełko, na które najczęściej decydują się rodzice dzieci, które jeszcze nie siadają, dlatego że tutaj ta pozycja jest naprawdę fajna. Oczywiście żadne nosidło chusty nie zastąpi, ale może być to takie rozwiązanie dla Was, jeżeli do chusty nie da się Was przekonać albo coś poszło nie tak. Także zobaczcie, wygląda ono całkiem fajnie, pomimo że maluszek jest naprawdę drobny. Także jeżeli masz jakieś pytania o to nosidełko albo chciałabyś kupić to lub inne nosidełko, zapraszam Cię do kontaktu. Jestem doradcą noszenia i zajmuję się na co dzień doborem nosideł, więc jeżeli tylko zastanawiasz się nad wyborem nosidła, zapraszam Cię do siebie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!